Magda Żakowska, dzień dobry. Kapryśną pogodą przywita nas ostatni tydzień kwietnia. W nocy, zwłaszcza w pierwszej części, liczne przejaśnienia, chmury tylko na wschodzie i tam opady deszczu przechodzące w opady śniegu. Na termometrach nad ranem w wielu miejscach spadki temperatury poniżej zera. Cieplej tylko na wybrzeżu, tam około 2-3 stopni. Wiać będzie z zachodu umiarkowanie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Więcej chmur na północy i tam na pewno przydadzą się parasole. Na termometrach w ciągu dnia od 8 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 14 na Dolnym Śląsku. Wiać będzie umiarkowanie i dość silnie z zachodu i północnego zachodu. W regionie wieczór będzie pochmurny i deszczowy. W nocy rozpogodzenia, w czasie których temperatura spadać może do zera, a nawet poniżej tej wartości. Wiać będzie z zachodu umiarkowanie. Jutro od rana na północy i na zachodzie zachmurzenie całkowite z opadami deszcz lub mrzawki. Na pozostałym obszarze szansa na przejaśnienia. W drugiej części dnia przejaśnienia tylko na krańcach południowych. Poza tym chmury z przelotnymi opadami deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 8 stopni na krańcach północno-zachodnich do 12 na południu województwa. Wiać będzie silnie z południowego zachodu. Na barometrach spadek ciśnienia jutro będą 1004 hektopaskale. We wtorek opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Chłodno. Środa będzie pochmurna, deszczowa, wietrzna i chłodna. W czwartek przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. Temperatura nadal nie przekroczy 10 stopni. Marzec zapisał się jako jeden z najcieplejszych w historii pomiarów, a jak widać kwiecień nie ma takich zapędów i także te najbliższe dni będą chłodne. Często też dokuczy nam silny, nawet porywisty wiatr. No cała nadzieja w maju. Miejmy nadzieję, że ta wysoka temperatura szybko powróci. A teraz życzę Państwu oczywiście miłego wieczoru. Do zobaczenia.